Radia Maryja. Szanowni Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, który przygotowała pani profesor Grażyna Ancyparowicz. Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. No, mieliśmy za sobą dość napięty czas, jeżeli chodzi o zdarzenia polityczne i dlatego dzisiaj chciałabym jednak, tak chociażby dla odpoczynku od nawału tych informacji bieżących, troszkę opowiedzieć Państwu o gospodarce. Tak jak obiecywałam tydzień temu, że chciałabym się zająć sprawami gospodarki, jak ona funkcjonuje, bo w gruncie rzeczy te wszystkie awantury polityczne przemijają. Natomiast to, co dla nas jest naprawdę ważne i co zresztą wiadomo już od bardzo dawna, to to, jak kształtują się nasze warunki życia, czy mamy poczucie bezpieczeństwa, czy jesteśmy w stanie realizować swoje plany, marzenia, no i czy jesteśmy zadowoleni ogólnie, jeżeli chodzi o nasz poziom życia i funkcjonowania zarówno w rodzinie, jak i w tym szerszym, w tej szerszej rodzinie, czyli w społeczeństwie, do którego należymy. W gruncie rzeczy, gdyby tak na to popatrzeć, to bardzo wiele zależy od relacji międzyludzkich, ale często te relacje międzyludzkie kształtują się w taki, a nie inny sposób właśnie dlatego, że są takie, a nie inne warunki bytowe. A te warunki bytowe określa stan rozwoju gospodarki, no i poziom zamożności, czyli również i sposób, w jaki to, co wspólnie wypracujemy, jest potem dzielone. I teraz oczywiście, gdyby popatrzeć na to, jak kształtują się relacje w gospodarce, to można by wskazać kilka ośrodków decyzyjnych. Bez wątpienia takim ośrodkiem decyzyjnym jest parlament, dlatego że parlament reprezentuje suwerena, czyli naród. We wszystkich demokracjach tak jest. Parlament stanowi prawo i to prawo powinno być przestrzegane, niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie. Nawet jeśli prawo jest złe, to należy je przestrzegać, a dopiero wtedy, kiedy widzimy, że niesie ono jakieś szkody, no to trzeba to prawo po prostu w drodze parlamentarnej zmieniać. No bo inaczej mielibyśmy do czynienia z anarchią. Drugim ośrodkiem decyzyjnym, bardzo ważnym, ale jest to już administrowanie, czyli jakby bieżące zarządzanie, to jest rząd, samorządy i wszelkie tego typu organizacje. Jest jeszcze jeden niesłychanie ważny ośrodek decyzyjny, o którym rzadko się mówi i mało się mówi, chociaż wszyscy na pewno słyszeli. Mianowicie bank centralny. Oczywiście nie zawsze bank centralny miał taką wysoką pozycję jak obecnie. I ja chciałabym dzisiaj rozpocząć pewien cykl naszych spotkań, które będą mówiły o tym, w jaki sposób kształtują się relacje pomiędzy bankiem centralnym a administracją rządową i jak wpływa na to wszystko proces kształtowania prawa. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy temat, bo rzadko o tym mówimy, a przecież wszyscy tak czy inaczej żyjemy w warunkach, kiedy i gospodarka, i pieniądz, który ma określoną siłę nabywczą, w znacznym stopniu decydują o tym, na co nas stać, jak możemy wychowywać dzieci, co możemy im oferować, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Proszę Państwa, w ogóle skąd wzięła się taka koncepcja, żeby wiązać w sposób ścisły stan gospodarki z pieniądzem? Otóż jest to koncepcja bardzo stara, która się wywodzi mniej więcej chyba z czasów renesansu, kiedy zaczęły być już dostrzegane zjawiska związane z tak zwanym psuciem monety. Ja kiedyś mówiłam Państwu o pieniądzu i mówiłam o tym, jak
pieniądz był bity przede wszystkim ze srebra, czasem ze złota. Złota było mało, miał wysoką bardzo siłę nabywczą i w różny sposób starano się ograniczyć zawartość kruszcu. Robili to również władcy. I wtedy powstała taka myśl, że być może warto by było, żeby nie każdy, kto ma uprawnienia do bicia monety, miał te uprawnienia, tylko żeby stworzyć jeden taki główny ośrodek decyzyjny, gdzie te monety będą bite i gdzie ta zawartość kruszcu będzie rzeczywiście taka, jak opiewa to nominał, prawda, tejże monety. Taką instytucją był bank centralny. Tylko on nie był jeszcze taki jak dzisiaj. Ale ponieważ nasz czas dobiega końca, więc jeśli udało mi się Państwa zainteresować, to mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, a teraz szczęść Boże i do zobaczenia. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna pani profesor Grażyny Ancyparowicz. Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Nadszedł czas na godzinki ku czci niepokalanie poczętej Najświętszej Maryi Panny. Zacznijcie wargi nasze chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niebojętą. Przybądź nam miłościwa Pani pomocy, aby mi nas z potężnych nie zmarł. Ambasador RP w Izraelu, Kolegium Civitas i Uniwersytet Teologiczny Jana Pawła II w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Izraelu, chociaż prezydent spotka się także z politykami palestyńskimi, odwiedzi święte dla chrześcijaństwa miejsca i spotka się z polskimi duchownymi pracującymi na terenach palestyńskich. Skupimy się oczywiście na kontaktach polsko-izraelskich, natomiast chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od szerszego kontekstu, bo ta wizyta, wizyta w Izraelu i w autonomii palestyńskiej w tym momencie, czyli po rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ krytykującej działania Izraela, to jest odważny gest. Po rezolucji, która po raz pierwszy nie została zawetowana przez Stany Zjednoczone, był to w Izraelu ewidentny szok, z którego Izrael do tej pory z trudem wychodzi, no ale była to w pewnym sensie odpowiedź na izraelską politykę jawnie popierającą, mieszającą się we wnętrzne sprawy amerykańskie, czyli rząd Izraela jawnie poparł prezydenturę Trumpa i jawnie krytykował prezydenturę Obamy. No, pomysł, że premier Izraela wygłosił przemówienie przed połączonymi izbami kongresu, nie spotykając się z prezydentem kraju, no było pewnego rodzaju w historii dyplomacji czymś nowym. Trzeba jeszcze pamiętać, że dziś rozpoczyna się w Paryżu wielka konferencja na temat stosunków izraelsko-palestyńskich, bardzo ostro krytykowana przez rząd Izraela. Słowem, nasz prezydent jedzie do kraju, w którym jakby następuje pewne przewartościowanie, pewna zmiana. Już zapowiedziany jest przyjazd nowego ambasadora amerykańskiego, człowieka jawnie i bardzo głęboko zaangażowanego w politykę izraelską po stronie, nazwijmy to, skrajnej prawicy. A za 3 dni urząd przejmuje nowy amerykański prezydent. I tenże nowy ambasador właśnie, bo już ten nowy prezydent zapowiedział mianowanie tego pana Friedmana, prawda, nowym ambasadorem. Prezydent 20 stycznia, nowy prezydent amerykański obejmuje urząd. To człowiek, który zapowiadał również pewne zmiany dotyczące relacji amerykańsko-izraelskich. Wspomnieliśmy o rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ niezawetowanej przez Stany Zjednoczone. Bardzo intensywny moment. Tak. Być może prezydent odegra w jakimś sensie rolę mediatora? Oby. Mogę tutaj powiedzieć o moim oglądzie tej sytuacji, która pokrywa się z oglądem przytłaczającej większości państw świata, mianowicie, że polityka izraelska w tej chwili, polityka jak gdyby de facto negująca możliwość powstania dwóch państw, jest niezwykle ryzykowna. Dlatego, że
To Kerry w swoim tym słynnym przemówieniu wyłożył wszystkie racje mówiące o tym, że czas nie gra na korzyść Izraela, dlatego że rezygnacja z dwóch państw musi oznaczać albo zanegowanie demokracji, no bo jeżeli stworzymy jedno państwo, gdzie będzie część mieszkańców miała inne prawa niż inna część, no to nie mamy demokracji, albo zawetujemy żydowski charakter państwa Izrael, no bo jeżeli Palestyńczycy będą mieli w tym państwie większość, no to wygrają wybory i Żydzi staną się mniejszością, niestety można domniemywać prześladowaną mniejszością, bo w innych krajach arabskich wiemy, jak traktowane są mniejszości. Słowem, jest to bardzo ryzykowna polityka i przypuszczam, że jeżeli naszemu prezydentowi udałoby się przedstawić w sposób taki bardzo przyjazny stanowisko polskie, które jest również stanowiskiem unijnym, byłoby to bardzo korzystne. Sądzę, że dla Izraela jest ważne, że przyjeżdża prezydent ważnego kraju Unii w tym właśnie momencie, pokazując, że Izrael mimo tej polityki nie jest izolowany, a my nie chcemy Izraela izolować, ale jak to między przyjaciółmi należy mówić szczerze. Wizyta ważna, bo zapewne izraelscy politycy pamiętają też wypowiedź, niedawno wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który podczas uroczystości w Auschwitz mówił, że nikt tak dobrze jak Żydzi i Polacy nie rozumie wartości, jaką jest państwo, bo brak państwa skutkuje takimi tragediami jak zagłada, dlatego nie mamy wątpliwości, że należy wspierać izraelską państwowość. No to jest nasza polityka ciągnąca się od roku 1918, czyli od powstania państwa polskiego. Byliśmy jednym z pierwszych państw, które bardzo ciepło i pozytywnie przyjęło deklarację Balfura. Cały okres międzywojenny wspieraliśmy społeczność żydowską w Palestynie, wręcz posyłając broń, szkoląc bojowników. Następnie byliśmy tym państwem już za czasów komunistycznych, które najbardziej zdecydowanie poparło tak zwany podział Palestyny, słynne przemówienie Pruszyńskiego w ONZ-cie. On był wyznaczony na przewodniczącego tej podkomisji o podziale Palestyny, co Izraelczycy pamiętali. Byliśmy jednym z pierwszych państw, które uznało niepodległość Izraela. Słowem, ta polityka z przerwami, no bo przecież mieliśmy dramatyczne wydarzenia w 1968 roku, zerwanie stosunków, no i potem wznowienie stosunków i pokazanie, że nowa demokratyczna Polska nie ma nic wspólnego z komunistyczną Polską, która zerwała stosunki. I muszę powiedzieć, że jeśli patrzę na politykę ostatnich 25 lat i wszystkich kolejnych rządów, to właśnie stosunki z Izraelem były przykładem takiej dobrze pojętej ciągłości polityki. Wszystkie rządy, niezależnie od tego, czy rządziła prawica, czy lewica, czy ta część prawicy, ta polityka była zawsze ta sama. Popieramy Izrael, jednocześnie przekazujemy nasze stanowisko w sprawach spornych, zdając sobie sprawę z naszych bardzo dobrych stosunków z krajami arabskimi. I to jest jak gdyby rozumiane w krajach arabskich, że my mamy szczególne stosunki z Izraelem, a jednocześnie jest rozumiane w Izraelu, że historyczne, że bardzo dobre stosunki z państwami arabskimi nie przeszkadzają nam w rozwijaniu i jakoś udawało się tą politykę właśnie tak prowadzić wszystkim kolejnym rządom i mam nadzieję, że ten rząd i ten prezydent będzie ją w ten sam sposób prowadził, co zresztą ta wizyta jest pewnego rodzaju dowodem. Prezydencki minister Andrzej Dera mówił w Polskim Radiu, że dotąd Polska prowadziła na kilku płaszczyznach kontakty z Izraelem, również jest teraz podobnie i tak ma być w przyszłości. Chodzi między innymi o płaszczyznę gospodarczą, militarną, polityczną i historyczną. Któraś jest szczególnie ważna, szczególnie istotna? Wszystkie są ważne. Zacznę od końca, od historycznej.
O której się mówi najczęściej zresztą. O której się mówi, nie wiem, czy się mówi najczęściej, zależy gdzie. W MONie się mówi bardziej o kontaktach militarnych. Sądzę, że w wielkich spółkach high-techu mówi się o kontaktach gospodarczych. Natomiast może w prasie się mówi najczęściej o kwestiach historycznych. No, nie możemy zapominać, że mniej więcej 80% wszystkich Żydów żyjących na świecie kiedyś żyło w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Izrael w ogromnej mierze został założony i stworzony przez Żydów, którzy wywodzili się z terenów Polski, bo nawet ci pierwsi pionierzy, założyciele Izraela, rosyjscy Żydzi, to byli polscy Żydzi, nie było Żydów rosyjskich, to byli Żydzi żyjący w Rzeczpospolitej, którzy znaleźli się pod zaborem rosyjskim. I te ślady, znaczy te związki są tak niezwykle silne, że one w oczywisty sposób na te stosunki rzutują, nadając im zupełnie inny wymiar niż stosunki z jakimkolwiek innym krajem. Izrael nie jest dla nas krajem obcym. To jest kraj, który powstał ze społeczności, która przez stulecia tutaj żyła wśród nas, prawda? No i oczywiście, ponieważ to współżycie układało się różnie, były bardzo dobre okresy, były gorsze okresy, były bardzo złe okresy, narosło bardzo wiele stereotypów, narosło bardzo wiele uprzedzeń. Fakt, że w polskim społeczeństwie był bardzo silny, a jest i do dzisiaj, nurt antysemicki, nie możemy tego ukrywać, nie może na te stosunki nie rzutować. I to dziś jest silny ten nurt? Do dziś jest odczuwalny? Oczywiście, że jest. Niech pan wejdzie na pierwszą, lepszą forum internetowe i poczyta. No to czyta się rzeczy straszne. No przepraszam bardzo, jeżeli członkowie jawnie antysemickiej organizacji ONR publicznie maszerując, wnosząc hasła, a na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści, co jest synonimem Żydów, no to przepraszam bardzo, to się dzieje w Polsce. Przed wojną ONR-owcy siedzieli w berezie kartuskiej, teraz maszerują po ulicach i tego się nie da ominąć. Ale oczywiście jest też bardzo wiele dobrych kart naszych stosunków. Bardzo wielu właśnie Izraelczyków i Żydów na całym świecie właśnie pamięta to zaangażowanie Polski w powstanie państwa Izrael. Mało tego, obecna polityka polska od tych 25 lat, kiedy Polska przyjęła na siebie rolę pewnego rodzaju adwokata interesów izraelskich w Unii Europejskiej i w innych międzynarodowych organizacjach, jest doceniana w Izraelu bardzo żywo i ona w pewnym sensie przysłania te nieraz stereotypy czy złe, powiedziałbym, karty naszych dziejów, jak powiem, historyczne, ale również współczesne. Znaczy tak właśnie Polska jest postrzegana w Izraelu przez polityków izraelskich jako swego rodzaju ambasador Izraela w Unii Europejskiej? Tak. Ja przez lat kilkanaście pełniłem funkcję wicedyrektora Departamentu Bliskowschodniego MSZ, odpowiedzialnego właśnie za stosunki polsko-izraelskie, poza moją funkcją ambasadorską wcześniej. I moja główna rola to było właśnie jakby zmaganie się z pewnymi antyizraelskimi stereotypami istniejącymi w różnych krajach, w różnej formie i próba przedstawiania naszym zdaniem obiektywnego obrazu sytuacji, że nie Izrael jest agresorem, tylko Izrael jest krajem żyjącym w zagrożeniu i nieraz z tego zagrożenia wynikają rzeczy drastyczne, no ale trzeba zawsze brać pod uwagę kontekst. Mówiąc o swoich planach, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, prezydent mówił, że jednym z nich jest na rok 2017 wzmocnienie gospodarczej roli Polski w świecie. W ten scenariusz ma się wpisywać również wizyta w Izraelu. To jest dla Polski ważny partner. Oczywiście, no, Izrael jest światową stolicą high-techu, mówmy sobie szczerze. Jeżeli weźmiemy
taki rzut oka na świat, no to zobaczymy Dolinę Krzemową i inne ośrodki, prawda, high-techu w Stanach Zjednoczonych i na drugim miejscu już jest Izrael. Ilość wynalazków izraelskich w dziedzinie high-techu jest przeogromna i rzeczywiście poza tym Izrael posiada jedną rzecz, której nam ogromnie brakuje, której się możemy od Izraela nauczyć, mianowicie sposób, w jaki myśl przekuwać w działanie, nazwijmy to tak najogólniej. Czyli cały pomysł tych start-upów, prawda, które, że się inwestuje w pomysły i potem te pomysły się przekazuje do produkcji, do przemysłu. I to jest w zasadzie najlepiej rozwinięta współpraca pomiędzy uczelniami, nie wiem, tą nauką czystą, nauką stosowaną, wprowadzaniem nowych rozwiązań do przemysłu i sprzedawanie tego. Bo Izrael w tej dziedzinie jest mistrzem i tylko się możemy uczyć i współpraca w tej dziedzinie ma ogromny potencjał. Z drugiej strony Izrael poza bronią praktycznie rzecz biorąc niczego nie produkuje. Nie ma surowców, w tej chwili ma gaz, do tej pory nie miał. W związku z tym jest ogromnym rynkiem zbytu dla naszego przemysłu wytwórczego. Od żywności poczynając, poprzez cały sprzęt gospodarstwa domowego, transportowy, maszyny drogowe. No Izrael prowadzi ogromne inwestycje drogowe. Słowem, jest świetnym rynkiem zbytu. To jest jednak kraj niby niewielki, bo około 7 milionów, ale biorąc pod uwagę potencjał gospodarczy, to jest więcej niż wiele, wiele innych krajów znacznie ludniejszych. Zostawmy gospodarkę, porozmawiamy jeszcze chwilę o kwestiach symbolicznych. Order dla szefa Hawajsa, postać znana tak samo dobrze tu i tam? Tak. Znaczy, znana paradoksalnie lepiej w Polsce niż w Izraelu. Jego działalność polityczna w Izraelu, czyli przewodnictwo Knesetowi, to już była dawna, natomiast on w Polsce był znakomitym łącznikiem pomiędzy jak gdyby trzema obszarami, to znaczy historią, został uratowany z zagłady polski Żyd z Kresów, współczesnością i powiedziałbym, znaczy on był jednocześnie działaczem politykiem izraelskim, a jednocześnie polskim Żydem. I w ten sposób jak gdyby nam unaoczniał, że rozmawiamy tutaj, że jest to kwestia, prawda, że Izrael to jest jednak państwo żydowskie i państwo żydowskie w ogromnej mierze właśnie mające korzenie w Polsce. Order Orła Białego dla szefa Hawajsa. Tak, jestem z tego bardzo dumny, bardzo zaprzyjaźniony z szefem i szalenie jestem z tego powodu usatysfakcjonowany. I jeszcze o jednej rzeczy chciałbym porozmawiać. Pan wspomniał o swego rodzaju kontynuacji prowadzonej przez kolejne polskie rządy w odniesieniu do polityki względem Izraela. Ta kontynuacja swego rodzaju pojawia się także na płaszczyźnie akademickiej. Tak, no więc chciałem wspomnieć o jednej rzeczy, która wydaje mi się być tutaj pewnym symbolem. Otóż wspomniałem, że istnieje ogromna ilość stereotypów, uprzedzeń, niewiedzy. Po obu stronach. No, my musimy myśleć o sobie i wychodząc z tego założenia i zdając sobie sprawę, jak ogromną rolę w dziedzinie stosunków polsko-żydowskich odgrywa Kościół katolicki, doszliśmy do wniosku w MSZ-cie, że byłoby bardzo dobrze, żeby klerycy, katecheci, ludzie, którzy działają w obrębie Kościoła, mieli większą wiedzę na temat historii wzajemnych stosunków. I tak powstały studia na papieskim Uniwersytecie Jana Pawła w Krakowie. To był że jakby pod patronatem kardynała Dziwisza. Te studia są częściowo finansowane przez rząd polski za pośrednictwem MSZ-u i wszystkie rządy kolejne to kontynuowały. W tej chwili te studia z semestralnego kursu przerodziły się w dwuletnie studia podyplomowe. Zaczął to wówczas ksiądz rektor Grzegorz Ryś, obecny biskup, który nadal wykłada tam. No i słowem jest to bardzo moim zdaniem ważna inicjatywa, dlatego że w tym obszarze, o którym ta
ilość stereotypów jest szczególnie silna. Trzeba pamiętać o Kościele, o związkach Kościoła z judaizmem. To starał się robić Jan Paweł II z ogromnym nakładem energii. Te związki budować. Stara się to robić Franciszek. W tej chwili gościmy w Polsce z okazji Dniu Judaizmu jego przyjaciela, rabina Skórkę. Słuchaj, tutaj jest potrzebna wielka edukacja. No i jestem bardzo zadowolony, że ten program, który właśnie udało się stworzyć 8 lat temu, jest kontynuowany. No i że właśnie katecheci, nauczyciele, ludzie zainteresowani stosunkami polsko-żydowskimi i chrześcijańsko-żydowskimi na gruncie Kościoła mają miejsce, gdzie mogą czerpać wiedzę właśnie od takich wykładowców jak biskup Ryś, Stanisław Krajewski, wielu, wielu innych bardzo wybitnych wykładowców. Czy chociażby Maciej Kozłowski, dodajmy jeszcze. Teraz powiedzmy, wiem, że przez opowiadam głównie o stosunkach polsko-izraelskich. A dzisiaj rozmawiamy o stosunkach polsko-izraelskich, dlatego że rozpoczęła się oficjalna kilkudniowa wizyta prezydenta w Izraelu. Prezydent Andrzej Duda poleciał do Izraela i do autonomii palestyńskiej. Na miejscu spotka się z izraelskimi i palestyńskimi władzami. Odwiedzi też święte miejsca dla chrześcijaństwa i spotka się z polskimi duchownymi pracującymi na terenach palestyńskich. O relacjach polsko-izraelskich, nie zawsze łatwych, ale momentami bardzo pięknych, na antenie Polskiego Radia 24 mówił były ambasador RP w Izraelu, Maciej Kozłowski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dodajmy jeszcze kolegium Civitas i Uniwersytet Teologiczny Jana Pawła II w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tu Polskie Radio 24, 26 minut po godzinie 5. W ten weekend u stóp Jaworzyny Krynickiej GOPR zainaugurował ogólnopolską akcję Bezpieczna Zima. Przez okres ferii ma propagować bezpieczeństwo na stoku narciarskim. Ratownicy górscy przypominali zasady kodeksu narciarskiego oraz uczyli udzielania pierwszej pomocy w sytuacji wypadku na stoku. Spotkania z ratownikami górskimi zaplanowano też m.in. w Wiśle, Zakopanem i Szklarskiej Porębie. W Krynicy była Monika Chrobak. W momencie wykonujemy 30 ucisków na głębokość około 5 do 7 cm. Szybkość tempa około 100 uciśnięć na minutę. Nauka pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Dzięki takim akcjom zostaje nam przybliżona. Jest tych wypadków coraz więcej. Sama byłam świadkiem, jak dwie osoby zderzyły się i obydwie straciły przytomność. I zupełnie człowiek nie wie wtedy, co ma robić. Marcin Kądziołka, ratownik krynickiej grupy GOPR. Mamy możliwość zademonstrowania, pokazania, w jaki sposób należy podejść do osoby, która właśnie uległa wypadkowi, potrzebuje tej pomocy na stoku. My dotrzemy do tego wypadku, jak zostaniemy poinformowani w jak najszybszym czasie. Na pewno jednak tą pierwszą pomoc może udzielić właśnie ten najbliżej przejeżdżający narciarz i o tym też chcę mówić. Bezpieczna zima, zima, zima! Właśnie tak jest, coraz cieplej. Najbardziej mi się podoba rozgrzewka. Biorę udział w akcji i strasznie mi się tu podoba. Uczymy się, żeby było bezpiecznie i nikomu się nie stała żadna krzywda. Łukasz Smrada, ratownik grupy Krynickiej GOPR. Najważniejsze cele tej akcji to jest propagowanie bezpiecznych zachowań na stoku narciarskim. Musimy pamiętać, że jeżeli na przykład wykonujemy jakiś manewr skrętu, to tak, żebyśmy na przykład nie zajechali komuś drogi, ale jednocześnie na przykład jeżeli my jedziemy, obserwujemy, co się dzieje pod nami, to też tak wybieramy drogę naszego przejazdu, żebyśmy na przykład nie doszło do kolizji z osobą, która jest poniżej na stoku, bo oczywiście ona nas nie widzi. Promujemy jeżdżenie w kaskach narciarskich, dlatego że w wielu przypadkach ratuje życie. Jeżdżę w kasku, dzięki kaskowi jestem bezpieczny, jak walnę w kogoś, to nie rozbije się. Trzeba uważać, niestety, bo niektórzy nie myślą. Moją córkę wjechał mężczyzna bardzo rozpędzony, która miała wtedy nawet lekcję z instruktorem i jechała za instruktorem. No i niestety rozpędzony mężczyzna wjechał z nią dość szybką prędkością. No, z całe szczęście nic się nie stało, bo ona jest dobrze zabezpieczona, ma i na plecach żółwik specjalny i kask, także udało się bez żadnych nieszczęśliwych wypadków, ale no, to było dość takie dla niej zapamiętane i bardzo pamięta i ma taką troszeczkę traumę, jak jedzie ktoś obok szybko, niestety. Kolega upadł, uderzył głową, stracił przytomność tak dosyć długo, po tygodniu mu pamięć wróciła. No warunki nie były dobre i
oblodzenie też dosyć mocne uderzył głową. Średnio na dużych obiektach narciarskich, na dużych stacjach narciarskich dziennie tych wypadków jest od kilku do nawet kilkunastu. Czasami zawiedzie sprzęt, czasami właśnie fantazja kogoś poniesie, nie zapanuje nad tymi nartami. Czasami we wypadków dochodzi do tego, że ktoś po prostu wjedzie w drugą osobę. Mateusz Ingarden, instruktor narciarstwa. Pierwsza rzecz, którą uczymy każdego ucznia, to jest właśnie to, żeby jeździł bezpiecznie, żeby nauczył się hamować, żeby zważał na innych uczestników stoku, tak samo jak na drodze. Żeby po prostu była to dla nas rekreacja i czysta zabawa, a nie sytuacja, po której wylądujemy na przykład w szpitalu albo z złamaną nogą. 4 lata już jeżdżę na nartach. Szybkość mi się najbardziej podoba. Boję się mimo wszystko wysokości, ale lubię narty. Chyba ta adrenalina, świeże powietrze i rodzinie wyjeżdżamy i razem spędzamy czas, bo to jest super. Bezpieczeństwo przede wszystkim najważniejsze jest na stoku. Autopromocja. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Turecka policja aresztowała zamachowca, który w noc sylwestrową zaatakował klub nocny w Stambule, zabijając 39 osób. Media podały, że jest on narodowości uzbeckiej. Został zatrzymany w Stambule w europejskiej jego części. Według mediów razem z nim aresztowano także 4 innych podejrzanych. W noc sylwestrową uzbrojony mężczyzna wtargnął do popularnego klubu nocnego Reina. Zastrzelił tam 39 osób, w tym 27 obcokrajowców. Blisko 70 osób ranił. Do ataku przyznała się organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie. Wtorek będzie w Kirgistanie dniem żałoby narodowej. Wczoraj rozbił się tam turecki samolot transportowy. Zginęło 37 osób, wśród nich 4 członków załogi. Pozostali zabici to mieszkańcy wsi w pobliżu Biszkeku, na którą spadł samolot, niszcząc co najmniej 23 domy. Wśród zabitych są też dzieci. Przyczyny katastrofy ma wyjaśnić rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy, a także tureccy specjaliści. Myśliwi zaczęli oczyszczanie dzikich zwierząt terenu bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska. Ekolodzy są oburzeni, bo ich zdaniem wszystkie zwierzęta trzeba uratować, a nie do nich strzelać. Okręgowy łowczy w Słupsku Marian Wilczewski podkreśla, że próby odławiania skończyły się w kilku przypadkach tragicznie. Próbowano wypłoszyć zwierzynę w trakcie jeszcze kończenia ogrodzenia tej bazy. No niestety przerwano to po kilku godzinach, ponieważ 5 starych zabiło się w trakcie wypłaszania o płot lub o drzewa. Przerwano ze względów humanitarnych, no bo mogło być masakra tej zwierzyny. Część zwierzyny zdążyła przeskoczyć górą przez płot, chodzi głównie o jelenie. Natomiast sarny no niestety zostały dziki. Odstrzał ma się rozpocząć jeszcze w styczniu. Do usunięcia jest około 50 dzików i drugie tyle saren i jeleni. Myśliwi zapewniają, że część zwierząt będzie jednak odłowiona. W Nowym Sączu rozpoczął się małopolski festiwal country My Flower. Przegląd konkursowy jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 10 do 20 lat. Ma pogłębiać wiedzę na temat kultury amerykańskiej, a tego rodzaju muzyka ściśle wiąże się ze Stanami Zjednoczonymi. Mówi Lucyna Urbańska z Nowosądeckiego Pałacu Młodzieży, jednego z organizatorów wydarzenia. Jest wiele odmian, łączą to z gospelem i z rock and rollem. Są balady, są skoczne piosenki. Jest to taki ciekawy wątek i ciekawy temat, jeśli chodzi o kulturę Stanów Zjednoczonych. Jest to właśnie dla mnie takie doświadczenie. Mam kapelusz typowy dla właśnie tej muzyki. Kojarzy się właśnie z takimi kowbojami, również z wolnością. Mayflower jest to nazwa statku, którym przypłynęli pielgrzymi w 1620 roku. Spotkali się z Indianami. Zostali przez nich bardzo miło przyjęci i chcielibyśmy, żeby ta nazwa Mayflower była dla nas symbolem wspaniałej, przyjaznej koegzystencji różnych grup etnicznych, religijnych, że możemy sobie pomagać. Finał festiwalu zaplanowano na najbliższy czwartek. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz zapraszam na świat w powiększeniu. Wielka bliskowschodnia konferencja o pokoju zakończyła się w Paryżu. Wielka, bo wzięli w niej udział przedstawiciele 70 państw, choć zabrakło w niej przedstawicieli autonomii palestyńskiej i Izraela. Ze mną w studiu jest Jarosław Kociszewski, wieloletni korespondent w Izraelu. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór.
Pierwsze pytanie, dlaczego na konferencji poświęconą rozwiązaniu pokojowemu tego konfliktu między Izraelem i Autonomią Palestyńską nie zostali zaproszeni ani Izraelczycy, ani Palestyńczycy? Jestem przekonany, że Francuzi, François Hollande bardzo chętnie by jednych i drugich widział, ale tylko Palestyńczycy byli gotowi. Francuska inicjatywa pokojowa krąży po świecie już blisko 2 lata i Benjamin Netanyahu bardzo szybko powiedział, że ona kompletnie z jego punktu widzenia nie ma sensu i on bardzo dziękuję, nie przyłoży ręki. W związku z tym wiadomo było, że Izraelczycy, niezależnie od tego, jak bardzo Francuzi by się nie starali, Izraelczycy nie pojadą do Paryża, a jeżeli nie będzie Izraelczyków, to przyjazd Palestyńczyków nie miałby sensu, dlatego też ostatecznie jedni i drudzy mieli prawo wysłuchać dokumentu końcowego. Czyli François Hollande postanowił nie zapraszać ani przedstawicieli Izraela, ani przedstawicieli Autonomii Palestyńskiej, żeby nie doświadczyć porażki odrzucenia tego zaproszenia? Zachowawczy takie? Próbował uratować ten szczyt, mając nadzieję, że nie zakończy się on aż taką kompromitacją, jaką się jednak okazał. Powiedzmy, dlaczego premier Izraela Benjamin Netanyahu nie jest zainteresowany takimi rozmowami. No, zdaje się, że to, co proponuje François Hollande i pozostali goście, nie do końca zgadza się z wizją premiera Izraela, no bo ta konferencja mówi o rozwiązaniu dwupaństwowym, czyli niepodległa Palestyna i obok niepodległy Izrael. No to jest coś, co Izraelowi się nie podoba. To nawet nie można tego aż tak jednoznacznie powiedzieć, bo Benjamin Netanyahu przecież cały czas mówi, że owszem, jak najbardziej on popiera ideę dwóch państw i takiego rozwiązania. Ale... Wszystko zależy od tego, ale. Wszystko zależy od tego, kto zadaje mu pytanie, ponieważ on jest bardzo sprawnym polityk, bardzo sprawnym dyplomatą, w związku z tym nie będzie chciał iść z nikim na noże i nie odrzuci rozwiązania, które jak mantra jest powtarzane od lat przez społeczność międzynarodową, mimo tego, że od lat jest martwe. Znaczy, to jasno trzeba sobie powiedzieć, że proces pokojowy bliskowschodni jest absolutnie martwy przynajmniej od roku 2000, kiedy premier Ehud Barak nie dogadał się z Yasserem Arafatem w Camp David. Od tamtego momentu nie dzieje się nic, to wszystko są ruchy pozorowane i teraz to, że Francuzi nagle sobie przypomnieli, że jednak dobrze by było na Bliskim Wschodzie coś zrobić i to może im się uda, to jest gdzieś pomieszanie, może po trosze megalomanii z myśleniem życzeniowym i chęcią pokazania, że oni jednak na Bliski Wschód mają wpływ. Rezultat jest dramatyczny, bo nic z tego nie wyjdzie. Benjamin Netanyahu nie chciał pojechać do Paryża też dlatego, że Izraelczycy nigdy nie uważali Europejczyków za bezstronnych i rzetelnych mediatorów. Izraelczycy zawsze są gotowi rozmawiać o czymkolwiek, między innymi o rozwiązaniu konfliktu, ale pod warunkiem, że jedynym mediatorem są Amerykanie, Europejczycy ewentualnie mogą łaskawie się wszyscy zgodzą, żeby Europejczycy zapłacili rachunki. No właśnie, a powiedzmy sobie szczerze, teraz Benjamin Netanyahu czeka na 20 stycznia, czyli na inaugurację prezydenta Donalda Trumpa. Piękna karykatura się pojawiła. Donald Trump idzie przez łąkę i na wprost niego biegną dwaj dżentelmeni. Półnagi Władimir Putin i Benjamin Netanyahu w stroju budowlańca. Budowniczym, chodzi o osiedla. I obaj tak przez taką kwiecistą łąkę biegną w stronę Donalda Trumpa, który wybawi ich z kłopotów. I jest dokładnie taka sytuacja. To znaczy, wspomniałeś o, może wytłumaczmy, osiedla, czyli te osiedla, które... Chodzi o żydowskie osiedla, które Izraelczycy budują na terytoriach okupowanych, które są kością niezgody. Europejczycy, między innymi, ale również ostatnio Rada Bezpieczeństwa ONZ przyznaje, że to jest główna przeszkoda dla rozwiązania pokojowego. Przy poparciu Baracka Obamy, odchodzącego już prezydenta Stanów Zjednoczonych.
żyje na terytoriach okupowanych na zachodnim brzegu Jordanu i we wschodniej rozumie około 600 tysięcy Izraelczyków. W zasadzie nie będzie możliwości, żeby ich stamtąd cofnąć. Osiedla są tak zabudowane, że praktycznie bez ich likwidacji nie można marzyć o spójnym państwie palestyńskim. Mamy przekładanie, do tego dochodzą trzy strefy odpowiedzialności, co wynika z porozumień pokojowych, ale nie wchodząc już w szczegóły, bo to jest poziom komplikacji. I temat na inną audycję. Osobną, tak. Albo cykl audycji. Najlepiej długi. I Benjamin Netanyahu nie widzi żadnego powodu, żeby o czymkolwiek rozmawiać z kimkolwiek innym niż w tej chwili Donald Trump, który obiecuje mu wszystko, czego on oczekuje. Czyli nagle Donald Trump mówi, że nie, osiedla nie są przeszkodą. A w ogóle to przeniesie ambasadę do Jerozolimy i Izraela. Powiedzmy, dlaczego to tak bardzo wzburzyło Palestyńczyków, ale nie tylko Palestyńczyków, To może być kij w mrowisko. Jeżeli nam się wydaje, że Bliski Wschód jest niestabilny, to on dopiero może być niestabilny. Powiedzmy, czym jest Jerozolima dla Izraelczyków i dla Palestyńczyków. Jerozolima, rzecz jasna, święte miasto, ściana płaczu. Symbol dla Izraela, niepodzielna Jerozolima jest spełnieniem marzeń syjonistów, jest miejscem świętym i większość Izraelczyków, bardzo duża część Izraelczyków nie godzi się na żadną formę podziału, chociaż teraz jest Jerozolima sporo takich, jest podzielona w tym momencie. Oj nie, ona nie jest podzielona. Znaczy, de facto tak, to znowu nie jest proste. Wystarczy do Jerozolimy pojechać i widać, które dzielnice są żydowskie, a które są arabskie, ponieważ te arabskie są w dużo gorszym stanie. Ludność się nie miesza w żaden sposób. Z punktu widzenia formalnego izraelskiego Jerozolima nie jest podzielona i Izraelczycy dadzą się pokroić za to, że podzielona nie jest. Natomiast z punktu widzenia prawa międzynarodowego wschodnia Jerozolima jest, to są terytoria okupowane, zajęte przez Izrael w 1967 roku. Dla Izraelczyków Jerozolima jest rzeczywiście tą biblijną stolicą, dla Palestyńczyków? Tym samym może nie mniej biblijną, chociaż też, no, miejscem świętym, trzecie najświętsze miejsce islamu, stolicą, czyli Meczet El-Aqsa, miejsce w niebo wstąpienia proroka. Upragniona stolica państwa palestyńskiego, którą od zawsze walczą. I to jest absolutna kość niezgody. I stąd zresztą, żeby właśnie nie zaogniać tej sytuacji, wszystkie ambasady, niemal wszystkie, są w Tel Awiwie, który też nie jest stolicą Izraela. To znaczy, to jest ta dziwna sytuacja, w której społeczność międzynarodowa mówi, że stolica Izraela, bardzo ciepły dzień dzisiaj mamy. Ale ambasady mamy w Tel Awiwie, bo tak jest politycznie poprawnie, bo w ten sposób... I bezpiecznie. Z bezpieczeństwem to na Bliskim Wschodzie można sobie radzić w różne sposoby. Natomiast przede wszystkim chodzi o to, że żeby powiedzieć, uznamy Jerozolimę za stolicę po zakończeniu konfliktu, jeżeli strony się porozumieją i Jerozolima stanie się stolicą Izraela i Palestyny na przykład, wtedy przeniesiemy ambasadę, może stworzymy dwie, ale najpierw konflikt musi zostać rozwiązany. I teraz Amerykanie mają również ambasadę nad morzem w bardzo pięknym miejscu przy promenadzie w Tel Awiwie. Tyle, że prezydent Stanów Zjednoczonych ma zawsze poważny problem wynikający z wewnętrznej polityki amerykańskiej. Ponieważ wielkim blokiem wyborców prezydenta, zwłaszcza republikańskiego, są wyborcy ewangelikalni, a więc religijni, prawicowi wyborcy amerykańscy, dla których Izrael jest krokiem przybliżającym powrót Mesjasza. Oni dosłownie czytają Pismo Święte i teraz oni się domagają między innymi pełnego poparcia dla Izraela, co wymaga przeniesienia ambasady. Ambasada powinna być w Jerozolimie, jest święte miejsce. Jeżeli Stany Zjednoczone zagwarantują istnienie Izraela jednoznaczne, wtedy Mesjasz szybciej przyjdzie. Nie wydaje się, żeby Donald Trump wierzył koniecznie
Ale wierzy w wyborców. Właśnie, w nadejście Mesjasza, ale na pewno wierzy w matematykę wyborczą, w statystyki. To są dziesiątki milionów. A pewnie już teraz gra na swoją popularność, być może o reelekcję, kto wie. Poza tym musi gdzieś spełniać obietnice, to znaczy nie może tak zupełnie się ze wszystkiego no wycofać. No właśnie, więc mówiąc krótko, to jest polityka, no ale ta decyzja, jeżeli dojdzie do skutku, zobaczymy, może wywołać prawdziwą burzę na Bliskim Wschodzie, tak jak powiedziałeś. Jeżeli komuś teraz wydaje się, że Bliski Wschód jest niespokojny, to dopiero niespokojnie zacznie się, jeżeli rzeczywiście ta ambasada zostałaby do Jerozolimy przeniesiona. Mamy już deklarację choćby Fatahu, tego bardziej umiarkowanego politycznego przedstawicielstwa. Głównego ugrupowania wchodzącego w skład OWP, Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Tak, które mówi już teraz, że jeżeli Amerykanie przyniosą swoją ambasadę do Jerozolimy, to oczekują Palestyńczycy, że wszystkie ambasady amerykańskie zostaną zamknięte w krajach arabskich. Albo grożą przemocą, również takich nie brakuje. Kraje arabskie będą musiały zareagować. Reakcje dyplomatyczne i polityczne, tego ja się za bardzo nie obawiam, bo oczywiście można formalnie obniżyć rangę stosunków dyplomatycznych, można zamknąć ambasadę, za jakiś czas je otworzyć. To nie to zdestabilizuje Bliski Wschód. To będzie niewątpliwym prezentem dla islamistów rozmaitej maści, bo nagle głos umiarkowanych przywódców Bliskiego Wschodu, spójrzmy na Jordanię, na haszymicką monarchię, gdzie król jest potomkiem proroka Mahometa, jego dziadka tak naprawdę, spokrewniony, ma legitymację religijną, głosi umiarkowaną wersję islamu, otwartość na zachód, stosunki z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi i tak dalej. Przy tym ponad połowa obywateli jego kraju to są Palestyńczycy. I teraz jest formalnie zresztą jeszcze stróżem miejsc świętych islamu w Jerozolimie. Znaczy to jego ojciec Hussein pozłocił kopułę na wzgórzu świątynnym. Ikoniczny obraz, który wszyscy mamy przed oczami, gdy myślimy o Jerozolimie. Nie o szarej kopule El-Aqsa, która jest mniejsza i mniej pozorna, chociaż tylko bardziej święta, tylko ta złota pozłacana za pieniądze. Która świeci nad całą Jerozolimę. Tak jest. I teraz, jeżeli wybuchnie wzburzenie, to wielu Palestyńczyków, również w Jordanii, będzie się buntowało. Islamiści będą mieli fantastyczny argument. Mówi chwilę, nie dajcie się omamić Zachodowi. To wszystko jest kłamstwo. Tylko walką, wojną możemy domagać się naszych praw w naszym domu. Także tu będzie problem. Doradca prezydenta Autonomii Palestyńskiej powiedział, że ta decyzja jest deklaracją wojny, decyzję o przeniesieniu ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. I tak będzie mocne przez bardzo słowa. Wielu interpretowana. Saudyjczycy będą mieli problem. To znaczy fala wzburzenia przetoczy się zresztą nie tylko przez Bliski Wschód, myślę, przez cały świat islamu, łącznie z Dalekim Wschodem, bo w końcu mówimy o świętym mieście i świętym miejscu islamu, a nie Bliskiego Wschodu, a są też strony i państwa, które chętnie to wykorzystają, bo nie zapominajmy o Irańczykach, którzy co roku organizują marsz nienawiści do Izraela, upamiętniający Jerozolimę, których brygady walczące na zewnątrz, to są brygady Al-Qudsa, więc jerozolimskie. Irańczycy, mimo tego, że są szyitami, będą, jestem przekonany, pomagali, wzniecali to sunnickie wzburzenie. Może jeszcze. W związku z tym, w tej chwili i tak Bliski Wschód jest szalenie rozchwiany. Egipt, wojskowe władze, które bardzo ściśle z Izraelem współpracują, chociażby walcząc z islamistami na Synaju. Teraz jak dalej uzasadniać tę współpracę? To jeżeli Donald Trump zdecyduje się na ten ruch, będzie to miało bardzo wielkie negatywne konsekwencje i
Takie miało być przesłanie tej konferencji pokojowej z Paryża. Bo wiadomo było, że w sprawie pokoju izraelsko-palestyńskiego naprawdę nic się nie da zrobić. Nie w tym momencie, nie na takim forum, nie w tym miejscu. To miało być takie przywołanie do rozsądku Donalda Trumpa, to jest 70 przedstawicieli, sygnał, którzy spotkali się w Paryżu. To miał być, nie wiem, zaraz może nie rozumiesz dlaczego, ale to miał być rzeczywiście taki sygnał, powiedzenie: szanowny prezydencie Stanów Zjednoczonych, nie jesteś tutaj sam, my cała reszta potrafimy się zjednoczyć, mamy stanowisko, które może być niekoniecznie zgodne. A sygnał jest wręcz przeciwny. Jesteśmy słabi, skłóceni, nie jesteśmy w stanie się dogadać nawet na papierze. I kluczową rolę w rozbiciu tego odegrała Wielka Brytania, której rola w tej konferencji jest niesłychana zupełnie. Bo Brytyjczycy wysłali delegację niskiego szczebla. Nie było tam ministra spraw zagranicznych Johnsona, nie było ambasadora Wielkiej Brytanii, był niski rangą urzędu. I to już pokazało, że Brytyjczycy nie są zainteresowani. Nie są zainteresowani nawet uczestnictwem w forum międzynarodowym, co jest zaskakujące. W końcu Wielka Brytania słynie z dyplomacji. W innych warunkach byłbym w stanie sobie wyobrazić ministra Wielkiej Brytanii, ministra spraw zagranicznych, który wygłosił kilka bardzo poważnie brzmiących, nic nieznaczących słów, zaznaczył swoją obecność, pokazał, że Wielka Brytania nadal jest tutaj dyplomatycznym imperium, steruje sprawami, a to, że nic z tego nie wyszło, to gdzieś by nam umknęło. Tutaj nagle Wielka Brytania pokazuje, że jej nie ma. Co więcej, Brytyjczycy nie podpisali się pod dokumentem końcowym, który jest niesamowicie miałki, wyraża zaniepokojenie i wzywa do niepodejmowania jednostronnych działań. Znaczy, to już... No tak, to jest nic, ten... To jest ten język dyplomacji, który znamy. Co więcej, jeszcze teraz Brytyjczycy torpedują przyjęcie tego dokumentu przez Unię Europejską. I to jest bardzo ciekawe. Czy to według Ciebie jest oznaką jakiegoś formującego się sojuszu brytyjsko-amerykańskiego? Mówię o powstającym sojuszu, no bo Wielka Brytania jest po Brexicie, mamy zupełnie nową politykę. Znaczy jeszcze nie po? Po referendum przygotowuje się do Brexitu. Jutro usłyszymy, co teraz pani Theresa May ma na ten temat do powiedzenia, a Amerykanie szykują się właśnie na przyjęcie nowego prezydenta. Moim zdaniem... Te podobieństwa są światopoglądowe, prawda? Zdecydowanie, tylko że nagle ja mam wrażenie odwrócenia ról. Bo to Wielka Brytania stawia się w pozycji wasala Stanów Zjednoczonych, co historycznie jest nowością. Bo oczywiście były sytuacje, kiedy Amerykanie ratowali już Wielką Brytanię. Lend-Lease w czasie II wojny światowej jest tego fantastycznym przykładem. Niemniej tutaj Brytyjczycy antycypują oczekiwania Amerykanów, dając Trumpa, takie ciche poparcie, łasząc dla... się dla Amerykanów. To jest dziwne. Mam wrażenie, że może być bardzo niepokojące, jeżeli chodzi o stanowisko i sytuację Wielkiej Brytanii w przyszłości. Prestiż Wielkiej Brytanii na tej arenie międzynarodowej. Tak, bo Wielka Brytania nagle, to o czym mówiłem, oddaje pola dyplomacji. Coś, czego Brytyjczycy nie robili. Oni mogli popełniać błędy, ale zawsze byli sprawni. Było ich widać. Tymczasem tutaj nagle ich nie ma po to, żeby nie drażnić Amerykanów. To jest... ja mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że to źle czytam te sygnały, bo byłoby szkoda tej wielkiej szkoły dyplomacji brytyjskiej, chociaż z drugiej strony, zważywszy na to, że Boris Johnson jest szefem dyplomacji brytyjskiej. Tak, jest to już pan. Tak, to może to jest znak nowych czasów, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że to oficer MI6 chciał rozpracować Donalda Trumpa. Mówię tutaj o raporcie, który wstrząsnął światem. Czy chciał, czy rozpracowywał, najemnik
bardziej już w tym momencie. To są spekulacje. No ale to, że ktoś jest, pochodzi z brytyjskich służb, a sprzedaje swoje usługi w tym momencie republikanom, to jest zupełnie inna historia. Jarku, wróćmy na koniec jeszcze do Izraela, bo niewiele nam czasu zostało, a bardzo ciekawa jest sytuacja wspomnianego już przez nas premiera Benjamina Netanyahu, któremu wydaje się, że rzeczywiście wszystko, co się dzieje wokół, sprzyja. To już Właśnie, on ma problemy, bardzo poważne problemy, skandal korupcyjny, który wokół niego się rozgrywa, no ale wydaje się, że ta sytuacja międzynarodowa, czyli właśnie Donald Trump, który nadchodzi do Białego Domu, z drugiej strony mieliśmy tragiczną historię, zamachy terrorystyczne we wschodniej Jerozolimie, zginęło czterech ludzi, ale to też jest pretekst dla Benjamina Netanyahu, żeby mówić raczej o zagrożeniu ze strony palestyńskich terrorystów. I to wszystko mu się nie udaje. To znaczy, rzeczywiście wyglądało na to, że Benjamin Netanyahu już nic mu nie jest w stanie stanąć na przeszkodzie. Tymczasem wyszły stenogramy, pojawiły się rozmowy z Alonem Mosesem, szefem, właścicielem Yediot Ahronot, największego dziennika w Izraelu, imperium medialnego, i okazało się, że panowie przed wyborami w 2015 roku ustalili, że Yediot Ahronot i media USA będą korzystnie mówić przed wyborami o Netanyahu. W zamian za to Netanyahu przepchnie ustawodawstwo, które pogrąży największych biznesowych konkurentów USA. Bardzo brzydka rzecz. I dla Izraelczyków, którzy lubią mówić o sobie, że są jedyną prawdziwą demokracją na Bliskim Wschodzie, to przypuszczam. Można mówić o demokracji na Bliskim Wschodzie, to są. I dlatego właśnie dla to są jest demokracją. Dla nich. Tak, ale dlatego jest to tak poważny skandal, który może kosztować Netanyahu władzę, a może również kosztować go wolność. To nie byłby pierwszym... Chwilę, to nie jest tak, że to już wszyscy premierzy Izraela trafiają. Zdarza się to. Zdarzyło się prezydentowi za gwałt. Teraz za korupcję rzeczywiście Ehud Olmert odsiaduje wyrok. No takie, a to brzydkie te budynki zbudował za te łapówki, naprawdę. Znaczy to też za psucie i krajobrazu Jerozolimy mu się należało tych parę miesięcy więzienia dodatkowo, ale rzeczywiście bardzo, bardzo brzydka historia. No i teraz być może kontynuatorem tej historii będzie... On będzie się bronił, on jest naprawdę jednym z bardziej wytrawnych graczy na świecie. Będzie miał najlepszych prawników, jakich można sobie wymyślić, i będzie walczył do ostatniej kroki. I przypuszczam, Jarku, że nie będzie walczył tylko i wyłącznie w sądzie dzięki tym najlepszym prawnikom, ale będzie też walczył politycznie. Pytanie, w jaki sposób będzie walczył o popularność i czy nie będzie wykorzystywał do tego właśnie konfliktu z Palestyńczykami. Może próbować, natomiast Izraelczycy bardzo, bardzo nie lubią być oszukiwani. I teraz, jeżeli rzeczywiście okaże się, że Netanyahu wygrał wybory oszustwem, w ten sposób, to natychmiast... Nie przebaczą. Ale poza tym znajdą się natychmiast wrogowie polityczni, którzy wykorzystają to, że nóż zawisł w powietrzu, żeby wbić mu w plecy. To znaczy, Izrael jest miejscem bardzo twardej gry politycznej. Netanyahu jest najbardziej lewicowym politykiem w swoim rządzie. Bardzo prawicowym, powiedzmy. Bardzo prawicowym. Koalicja jest bardzo niestabilna. Naftali Bennett, człowiek z osiedli, prawicowy polityk, były żołnierz, pokolenie młodsze od Netanyahu, naprawdę jest jego poważnym rywalem. Ja nie wierzę, by ci ludzie nie wykorzystali wpadki Netanyahu. Właśnie, mamy tak bardzo mało czasu, ale to ważne pytanie na koniec. Ewentualna porażka Netanyahu to będzie zapowiedź jeszcze bardziej prawicowych rządów w Izraelu? W chwili obecnej tak by to mogło wyglądać, ale w Izraelu naprawdę nigdy nie wiadomo, ponieważ jest opozycja liberalna, która o włos była od zwycięstwa w ostatnich wyborach. Różnica to jest raptem. Jeżeli spojrzymy na blok prawicy i blok centro-lewicy, to jest raptem kilka mandatów różnicy. Także tutaj wahnięcie
z łatwością można sobie wyobrazić. Będziemy na pewno wracać do tego tematu, bo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w Izraelu. Moim gościem był Jarosław Kociszewski, wieloletni korespondent właśnie w tym kraju. I to już wszystko dziś w Świecie w Powiększeniu. Agata Kasprolewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenia. Kijewski sam przedziera się, zagrywa do Daszka. Jest strata Daszek, nie! Nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, szwad, obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. What? Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, wstępem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź Polskie Radio 24.